Suche i piekące oczy po pracy przed monitorem. Jak sobie z tym radzić, tłumaczy w naszym materiale lekarz okulista. W dzisiejszych czasach prawie każdy z nas spędza czas przed ekranem monitora. Wielu, tak jak pani Magdalena, robi to w pracy przez 8 godzin. I owszem, tak po kilku godzinach pracy odczuwam pieczenie, piasek pod powiekami. Przyczyną takich objawów, jak tłumaczy Magdalena Targońska, lekarz okulista, jest zespół suchego oka. Udowodniono, iż patrząc w monitor, podświadomie rzadziej mrugamy. Rzadsze mruganie powoduje odsłonięcie na dłuższy czas powierzchni oka, a to z kolei może zwiększać parowanie łez. Dlatego tak ważne jest dobre nawilżanie oczu. Czyli stawiamy sobie przy monitorze buteleczkę z kropelkami nawilżającymi, co 2-3 godziny kropelka. Nie czekajmy na to, aż będzie wrażenie piasku, aż będzie suchość. Po każdej godzinie pracy przed komputerem dobrze jest również podejść do okna i przez 10-15 minut patrzeć w dal. Najlepiej na zielone tereny, trawę czy drzewa, mówi pielęgniarka z oddziału okulistycznego Beata Bremer. Zwraca również uwagę, że podstawą powinno być dobre oświetlenie oraz na przykład odpowiednio dobrana czcionka. Tak, żeby była nie za duża, nie za mała, żeby wzrok się nie męczył. Wpływ na nasz wzrok ma również korzystanie z telefonu, szczególnie jeśli chodzi o dzieci. Spędzanie czasu przy telefonie przez dzieci jest udowodnionym czynnikiem stymulującym rozwój krótkowzroczności. Dlatego, jak wskazuje specjalista, warto pomyśleć o tym, by do możliwego minimum ograniczyć dzieciom przesiadywanie przed ekranami monitorów czy telefonów.